Dzień dobry. Zdrowe uzębienie, co? Ale mnie pan przeraził. Pan tu pracuje? Nie w sensie stomatologicznym. Co to za pomysł, żeby wyświetlać u dentysty takie obrazki? Ludzie przychodzą tu wystarczająco zestresowani. Zapewniam pana, że żaden rekin ani kobra w tym gabinecie panu krzywdy nie zrobią. Powiem panu coś jeszcze w sekrecie. Jest jeszcze jeden cichy zabójca, lubiący krew. Nazywa się HCV. I w tym gabinecie przed jego atakami też jest pan zabezpieczony. O czym pan mówi? Jaki HCV? Hepatitis C wirus. W skrócie HCV. Po naszemu wirus zapalenia wątroby typu C. W większości przypadków nie powoduje żadnych objawów. Działa skrycie. A do tego robi bardzo nieprzyjemne rzeczy z wątrobą. Można się nim zakazić wszędzie tam, gdzie dochodzi do przerwania ciągłości tkanek i kontaktu z krwią. Czyli między innymi w gabinetach dentystycznych. Ale akurat nie w tym. A skąd pan wie, że nie w tym? Bo sprawdziłem, przestrzegają tu wszystkich zasad i procedur. Chwileczkę, niech pan poczeka. Słyszałem o różnych paskudstwach, ale nie o tym. To jakaś nowa epidemia? Ten wirus został zidentyfikowany dopiero w 1989 roku. W Polsce obecnie jest około 200 tysięcy osób zakażonych, a większość z nich o tym nie wie, ponieważ nie ma objawów. Ale pana dentysta o nim wie i wie, jak pana nim nie zakazić przy uzupełnieniu ubytków w górnej czwórce. A inni dentyści też o tym wiedzą? Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia wiedzą o HCV i są szkoleni, jak chronić pacjentów przed zakażeniem, bo do zakażenia HCV, podobnie jak HIV lub HBV, może dojść wszędzie tam, gdzie ma miejsce przerwanie ciągłości tkanek i dochodzi do kontaktu z krwią. Szczególnie ryzykowne są drobne czynności medyczne, jak na przykład pobieranie krwi, zastrzyki, usuwanie znamion, zabiegi endoskopowe i dializowanie, podczas których personel medyczny nie przestrzega zasad minimalizujących ryzyko zakażenia, a więc nie zmienia rękawiczek, nie prowadzi dezynfekcji rąk, wielorazowo stosuje sprzęt jednorazowego użycia, czy też wykonuje zabiegi niesterylnymi narzędziami. Jeżeli wszyscy o tym wiedzą, to chyba nie ma się czego bać. Wie pan, w każdym zawodzie zdarzają się tacy, którzy nie przestrzegają reguł, w zawodach medycznych też. Więc jeśli będzie pan świadom podstawowych zasad, to zauważy pan, kiedy lekarz lub pielęgniarka będą je zaniedbywać. Może pan wtedy zwrócić im uwagę. Zwiększy pan w ten sposób bezpieczeństwo swoje, jak i innych. Chcę być świadom, na co mam patrzeć. Przede wszystkim na czystość i porządek w gabinecie czy sali zabiegowej. Proszę się tutaj rozejrzeć. Na blatach roboczych musi panować ład i porządek, a narzędzia i sprzęty powinny być pochowane w szufladach i szafkach. Elementy sprzętu dentystycznego wielorazowego użytku powinny być po każdym pacjencie wymieniane i poddawane sterylizacji. Otoczenie pacjenta, jak na przykład spluwaczka, muszą być umyte i zdezynfekowane. Proszę spojrzeć, nigdzie pan nie znajdzie zużytych tamponów. Zostały umieszczone w pojemniku na odpady medyczne. Fotel dentystyczny, zanim pan na nim zajmie miejsce, zostanie umyty i zdezynfekowany. Stomatolog oraz osoba asystująca będą w obowiązkowej odzieży ochronnej. Stomatolog przed przystąpieniem do zabiegu umyje, wysuszy i zdezynfekuje ręce, po czym założy jednorazowe rękawiczki oraz maseczkę ochronną. Gdyby z jakiegoś powodu w trakcie zabiegu stomatolog musiał dotknąć czegoś niesterylnego, na przykład telefonu, torebki, klamki, to zanim powróci do zabiegu, zmieni rękawiczki na nowe, nie zapominając o dezynfekcji rąk. Jeśli dostanie pan znieczulenie w postaci zastrzyku, jednorazowa strzykawka i igła zostaną przy panu wyjęte ze sterylnego opakowania, a po iniekcji umieszczone w zamykanym pojemniku na odpady medyczne. A co z tymi wszystkimi innymi gabinetami zabiegowymi? Jakie tam są zasady? Takie same jak tutaj. Inne są narzędzia, ale zasady obchodzenia się z nimi się nie różnią. To, co jest jednorazowe, powinno być stosowane wyłącznie jednorazowo dla jednego pacjenta. To, co jest używane wielokrotnie, musi być każdorazowo po zakończonym zabiegu poddawane sterylizacji. W miejscu świadczenia usług medycznych muszą znajdować się specjalne pojemniki na zużyte ostre narzędzia, na przykład igły, oraz na inne skażone materiały, które po zabiegu należy umieścić w workach na odpady medyczne. Całą wiedzę na temat profilaktyki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C znajdzie pan w internecie pod tym adresem. Szczerze polecam.
A teraz obejrzymy sobie pana górną czwórkę.